www.głębokaświadomość.pl, portal pozytywnego rozwoju świadomości. Cześć wszystkim, z tej strony Iza, Głęboka Świadomość. Dzisiaj gościem u mnie na kanale jest Dawid Okoński. Witaj, Dawid. Witam serdecznie, witajcie ciepło, cześć Iza. Dawid jest trenerem pracy z ciałem i artystą teatralnym. I dzisiaj porozmawiamy o integracji cienia i zaburzeniach psychicznych. I pytanie do ciebie, Dawid. Skąd takie zainteresowanie pojawiło się w twoim życiu? Świetne pytanie. I fajnie będzie odpowiadać trochę irracjonalnie w trakcie tej rozmowy. Dlatego, że tak naprawdę, jak obserwuję swoje życie, od zawsze przyciągałem osoby, które były bardzo wysoko wrażliwe. A co też często wiąże się z tym, że dotknięte głębokimi traumami. Więc spotykałem się często z tym, że ludzie są etykietkowani w jakiś sposób, wykluczani tym samym od razu z automatu, ale że te osoby na przykład mówią językiem niezrozumiałym dla wielu, bo na przykład w schizofrenii jest tak, że często ta dysocjacja polega na tym, że często się zmienia wątki, tematy, wydaje się, że to jest bez kontekstu, ale jak naprawdę wsłuchasz się w to, co przeżywa ta osoba, to z tych puzli można złożyć pewien kompletny obraz. Obraz jej lęków, jej przeżyć, doznań, które mogą się wydawać kompletnie z innej planety, ale one nie są przypadkowe i są wynikiem konkretnych doświadczeń. Więc szczerze mówiąc, to już od razu mam ochotę to troszeczkę podsumować. Wydaje mi się, że wszelkie zaburzenia psychiczne tak naprawdę są takim odbiciem się od tego złotego środka przez jakieś bardzo trudne wydarzenie. I to bardzo często jest tak, że to nie musi być wydarzenie, które się wydarzyło w twoim życiu, ale tu chodzi też o przodków i co tam się zadziało te 50, 100 albo nawet 150 lat temu. Więc nie są to łatwe tematy, możemy je dzisiaj dotknąć z przyjemnością, ale żeby tam troszeczkę światła zapalić. Ale to, co mnie takiego pociąga bardzo w zaburzeniach, to to, że wiesz, ja działam kreatywnie już ponad 10 lat. I nieraz miałem takie doświadczenia, że im więcej tej kreatywności, im więcej twórczości było w moim życiu, tym więcej stanów psychotycznych. Tak. I teraz to naukowcy udowadniają, było mnóstwo geniuszy, którzy mieli borderline, mnóstwo różnych, jakieś tam aleksytymia, różne rodzaje zaburzeń. Bo tak naprawdę, kiedy my się łączymy z siłą kreatywności w nas, my się łączymy z tak głębokimi archetypami też tworzenia i zniszczenia. To jest wielka odpowiedzialność, więc my łączymy się po prostu z absolutem, który nie jest żadną tam łagodną bozią, tylko po prostu wielkim, wielkim, potężnym, wielką, potężną mocą życia, witalności i porządek rodzi się z chaosu. Tak, jakby poruszyłeś bardzo dużo ciekawych wątków, na pewno je rozwiniemy jeszcze w dalszej części rozmowy. Ale chciałam poruszyć jeszcze temat twojej historii osobistej, która też była bardzo ciekawa i doprowadziła cię do wielu wniosków i obserwacji z doświadczenia własnego. I czy mógłbyś coś opowiedzieć jeszcze o swojej drodze, która zahaczała właśnie o zaburzenia lękowe, tak, a która doprowadziła cię do momentu, kiedy ty pomagasz innym osobom? Super. Wiesz co, kochana, to... Bo ja byłem bity w życiu i miałem taką silną traumę na poziomie przemocy i nadużycia. Więc to na start tak mnie skonfrontowało z życiem, gdzie zostałem wykluczony poprzez własną wrażliwość, że gdzieś mogłem naturalnie znaleźć dla siebie przestrzeń, dla swojej indywidualności i wycofać się w ogóle ze świata. Takie silne traumy związane z nadużyciami dysocjują nas do tego stopnia, że później mamy różnego rodzaju napady lękowe i destabilizuje się cały system w ogóle hormonów, wszystkiego. Dlatego, że po prostu nadużycia wymagają specjalistycznej pomocy, która też jest na takim poziomie, jakim jest w kraju, więc o tym też fajnie porozmawiać i o farmakoterapii, bo to też jest temat taki crazy teraz, naprawdę. Ale jeśli chodzi o moje doświadczenie, to rzeczywiście to najważniejsze, to najmocniejsze i najbardziej traumatyczne doświadczenie mojego życia związane z przemocą zanurzyło mnie w tak głębokim cieniu, że tak naprawdę skonfrontowało mnie z tym, żebym ja latami odkrywał swojego animusa,
swoją agresję, swoje okrucieństwo, swoją bezlitosność. Wszystko to, co każdy w nas ma w tej postaci zwierzęcej, ale często wyrażamy to nieświadomie. Więc ja z tego takiego obrażenia na świat wysokiej wrażliwości, tak, która gdzieś się zamieniła wręcz w pogardę, tak, bo to też Dostojewski fajnie to opisuje, taki problem samobójcy. I gdzieś to mnie sprowokowało do tego, żeby po prostu siebie uzdrowić, bo od zawsze czułem, a miałem dzieciństwo piękne, bo to nie jest tak, że miałem jakiś tam, wiesz, z rodzicami problem, bo było cudowne. Ja miałem tak otwarte serce na świat, że po prostu w momencie, jak wpadłem w pewne środowisko, to się zmierzyłem ze ścianą i walnąłem jak w beton. I to nadal powiem ci, że tak ze mną chodzi, nadal dodaje mi takiej motywacji, że gdzieś widzę taki rozpięty kontrast w świecie, że może być tak cudownie, tak pięknie, tak wspaniale w relacji z przyjaciółmi, z rodzicami, a jednocześnie dzieje się na świecie tyle niezintegrowanego błota, nie? I bagna. No ale bez błota nie ma lotosu i gdzieś taka jest nasza wędrówka. Jesteśmy w takim momencie w cyklu na planecie, że no, mamy ciemną noc duszy. Teraz to w ogóle jest ciekawy proces, który nas stawia do tego, żeby właśnie te kryzysowe doświadczenie tak naprawdę potrząsa całym naszym systemem, żeby się wrócić do środka i zajrzeć, czy kim jest ten, który cierpi. Bo bardzo często jest tak, że po prostu nie nosimy swoich rzeczy. To, co się dzieje w naszym życiu teraz, jest wynikiem, nie chcę tam odlatywać w ezoterykę wcześniejszym wcieleniem, bo tak też może być, ale przede wszystkim wynikiem działań naszych przodków i ich zdarzeń i tego, co się im wydarzyło. Więc będziemy tak długo powtarzać te programy, dopóki się w pełni ich nie uświadomi. Dopóki w pełni nie uznamy cierpienia ich, a to jest 80 lat, 50 lat, to jest no, po prostu niedawno. No właśnie, no. Będziemy mówić dzisiaj o integracji ciemia, czyli czym w zasadzie ten cień jest? Wypartym aspektem naszego ja. Myślę, że dużo z nas zdaje sobie sprawę z tego, czym jest ego, nasza tożsamość, nasze imię, nasza historia, to co myślimy na swój temat, ale ciągle konfrontujemy się z innymi ludźmi, zdarzeniami, konfliktami, w których mamy opór. Albo czegoś nie chcemy, albo uważamy na swój temat, nie, taki to ja na pewno nie jestem. Gdzieś psychika zawsze dąży do pełni. Dlatego, że jesteśmy sami w sobie z natury sprzeczni, wielowymiarowi. Psychika to jest mnóstwo wektorów, które skierowane są w różnych kierunkach. Potrafimy być jednocześnie potrafimy być jednocześnie w fascynacji oraz w lęku, potrafimy być jednocześnie w ekstazie oraz w stresie, potrafimy być jednocześnie w podnieceniu i w obrzydzeniu. To jest w ogóle, no psychika ludzka jest niesamowita, ale kwestia co wypierasz. Mamy mnóstwo schematów takich jak tłumienie, wyparcie, negacja, które dzieją się spontanicznie, bo są programami, które nas chronią przed tym, co niewygodne. No i taka jest natura, taka jest biologia, dzięki, służy nam. No tak, ale jeśli dochodzimy do momentu, w którym stajemy się świadomi i pozwalamy, tworzymy przestrzeń na to, aby to, co trudne, przejawiało się w naszym życiu, to okazuje się, że za tymi trudnymi lękami, za tym wszystkim, co jest w cieniu, zwykle za tym są pewne ważne odpowiedzi na nasz temat, nasze potencjały i też złote cienie. Bo to, cienie to nie tylko to, co trudne i przerażające. Cienie to w ogóle wszystko, co jest wyparte, wszystko, co się dzieje w tle, w naszym psychice. Góra lodowa ma swój wierzchołek, więc świadomość to jest jakieś tam 10-20%. A przecież jaka wielka, głęboka piwnica instynktów, popędów, talentów, potencjałów czai się w naszej podświadomości. Ludzie się przeprogramowują, konfrontują się z przekonaniami, a jak no ja przychodzę z tematem pracy z ciałem i uważam, że praca z ciałem ma tak rewolucyjny wydźwięk, że nieraz klient mi powiedział, że to, z czym pracowałem 30 lat, właśnie się wydarzyło w ciągu godziny. Dostałem odpowiedzi na temat swojego ojca, z którym nigdy nie mogłem o tym porozmawiać, zmarł wcześniej. Dostałem od niego odpowiedzi w 15 minut procesu, bo są w kolanie, bo są w łokciu, mamy pamięć, po prostu cały mental zanurzony jest w naszym ciele, w ciele i możemy po prostu być w nim w dialogu. Czułem serdecznym dialogu, który otwiera na przepływ informacji. No właśnie, to skoro
jako ludzie nie jesteśmy tylko tą jasnością, tylko zawieramy w sobie różne aspekty życia, też te przyjemne i nieprzyjemne. I anioły, jakby to się wydaje dość oczywiste, tak, że tak jest, ale gdzieś czasem pojawia się ten problem z tą integracją cienia. I tak, właśnie że kiedy ludziom śni się szatan i wzywają Jezusa, nie? I to jest taki bardzo magiczny poziom świadomości, taki trochę dziecięcy, bardzo długo ludzkość jako gatunek w nim tkwiła, w poganizmie. I nadal religia i katolicyzm jest bardzo na poziomie magicznym. Potem wyrastamy na poziom duchowości z poziomu intelektualnego. Fajnie Ken Wilber, nie wiem czy kojarzysz, to opisuje. Więc jakby wzrastamy, racjonalizujemy rzeczywistość, doznania poprzez naukę badamy świat i kosmos. Ale to jest nadal ograniczone i dopiero później duchowość integralna polega na tym, że my wszystkie perspektywy przyjmujemy. Absolutnie każda religia, księga jest kluczem. No właśnie, więc czy ten problem z cieniem wynika z tego, że my boimy się skonfrontować z tym, co nieprzyjemne, trudne? No słuchaj, zobacz. Tak naprawdę ta cywilizacja, która jest teraz, to jest ile? Setki lat. To się wydarzyło tak szybko, nasza inteligencja wskoczyła w takim tempie, oczywiście względem, bo wcześniej było dużo rozwiniętych cywilizacji, dużo wcześniej, ale tego do końca nie wiemy. Przechodziliśmy miliardy lat, w których po prostu, miliony lat, w których po prostu się gadzi umysł, gadzi mózg się kształtował. To jest, wiesz, uciekaj, walcz. Mhm. I on jest tak silny, tak zakorzeniony, że wędrówką dla każdego z nas, jako dusza, jest po prostu stanąć do tej jaszczurki i tego całego w ogóle diabelstwa, który jest z nas, który jest tak naprawdę po prostu zwierzęcym aspektem, który nie myśli, nie zastanawia się, jest, potrafi być właśnie okrutny, brutalny, potrafi zabić, zamordować i wiesz, i nakarmić się tym, tak? I każdy z nas ma. I wydaje mi się, że ścieżką duchowego rozwoju jest po prostu konfrontowanie się z tym. Każdy, kto tu przychodzi doświadczać materii, smakować i zmysłowo przeżywać, to po prostu to jest dany etap rozwoju, który jest nieunikniony. No. Więc warto się konfrontować i warto wyrobić sobie w życiu przede wszystkim takiego trwałego obserwatora poprzez praktykę medytacji, oddechu, tańca, śpiewu, pisania. Jest tyle metod, w których można się konfrontować tu i teraz i po prostu pozwolić na przepływ tych trudnych rzeczy. No. I czy jest tak, że są pewne osoby, które są bardziej wrażliwe albo mają tego cienia więcej i z tego względu też są bardziej podatne, powiedzmy, na zaburzenia psychiczne? Fajne pytanie, bo obserwujemy na przykład w subkulturach, że niektórzy są bardziej emo albo metalowi, rozumiesz co chodzi, że gdzieś tam noszą się w tej czerni i w tym samym naturalnie gdzieś tam próbują integrować poprzez, wiesz, albo nawet całe te w popkulturze te wampiry, to jest taka próba podejścia do tego cienia i go zaakceptowania takim, jakim on jest. I niektórzy, jak się mówi w pracy terapeutycznej, schodzi się do piwnicy, do tej bestii, wyciąga się szeroko klatkę, otwiera serce, ona przychodzi, okazuje się, maleje, w ogóle przychodzi, na koniec się często zamienia wewnętrzne dziecko, które było skrzywdzone, cokolwiek. I potem się idzie na górę. Wnosi tą jakość, to dziecko do twojego salonu, z podświadomości do świadomości, dajesz się rozgorzyć temu dziecku, dbasz o nie, nie siedzisz ciągle w tej piwnicy, w tym lęku i się po prostu nie katujesz, nie? Tylko po prostu wchodzisz do świadomości i potem do nadświadomości, wchodzisz na strych, bierzesz to dziecko i pokazujesz, co znaczy wolność, co znaczy być bez granic, co znaczy być w ogóle bez lęku, co znaczy być w kontakcie z jaźnią, z Bogiem, tak? No, co też jest w naszym dostępie każdego z nas. Jesteśmy wielkimi, wybitnymi istotami, a szkoda, że tak mało rozpowszechniona jest wiedza na ten temat. Więc no, są takie tendencje społeczne, żeby po prostu w tym cieniu się zanurzać. Ale tak odpowiadając na twoje pytanie bezpośrednio, to mi się osobiście wydaje, że wszyscy jesteśmy tak samo mocno wrażliwi. Wszyscy. Tylko że rodzimy się z różnymi potencjałami otwartości. Więc niektórzy są bardziej poblokowani, inni trochę mniej, ale każdy z nas ma ten dostęp do czucia, pełnego czucia i przeżywania pięknych przyjemności, ekstaz, tak.
No, ale rzeczywiście można zaobserwować, że dużo się rodzi ludzi właśnie wysoko wrażliwych też, którzy po prostu tak silnie empatyzują i od razu jakby rodzą się z tym, że mają już przebudzone te potencjały. I niekoniecznie żyje im się lżej, bo czują wszystko tak bardzo, że to wszystko ich kilka razy bardziej boli. I dopóki nie staną w momencie, w którym nauczą się prowadzić inteligentnie ten dar, bo to jest wielki prezent, ogromny, wrażliwość, to jest kosmos, że możesz poczuć każdą osobę w pomieszczeniu, przewidzieć, co się ma wydarzyć, wiesz, intuicja za tym idzie bardzo dużo. To jest wielki dar i aby go unieść, po prostu trzeba mieć praktykę i doświadczenie, no, bo to jest zadbanie o swoje środowisko, o to, z kim się przebywa, umiejętność granic, odrzucania tego, co nie służy. No, bardzo głębokie tematy. Tak. No właśnie, jest to wiedza, której tak naprawdę nikt nas nie uczy. Tylko w momencie, kiedy człowiek zostaje przywalony przez ciężar albo ilość tego cienia, dopiero wtedy zaczyna szukać i zastanawiać się, jak do tego podejść, tak? Zaakceptować, przetransformować, no i właśnie po co tak naprawdę pracuje się z cieniem. Tak jest, jak mówisz, w naszej kulturze szaleństwa się ludzie boją. W Indiach na przykład, jak wychodzi jakiś człowiek nago i zaczyna tańczyć, to wszyscy: o, Shakti, wiesz, to jest naturalne, że jeszcze w kulturze dawnych Słowian był Jurodivy, tak zwany święty szaleniec. Taki chrystusowy szaleniec, taki człowiek, który mieszkał w górach i czasami zbiegał do miasta, i, nie wiem, wysmarowany kałem czy coś, i wszystkich: co za typ w ogóle, wiesz, wszystkich obrażał swoją postawą, a on tak naprawdę balansował ich cienie, nie? O czym sobie ludzie nie zdawali sprawy. To jest ten temat. A w naszej kulturze tak, no, do końca nie jest to akceptowane. Chociaż to się zmienia, a tabu jest płynne cały czas, nie? Zobacz, jak było 50 lat temu, jak patrzyliśmy na homoseksualizm, jak patrzyliśmy na różne tematy. Poligamii, poliamorii, sorry. Poligamia to... Posiadanie wielu partnerów seksualnych, a poliamoria, że można kochać wiele osób. No, dzięki. To się myli. Tak, teraz jest zupełnie inaczej. I będzie jeszcze inaczej. Jesteśmy cały czas w przepływie. Ale dlaczego warto cień integrować? Zadałaś pytanie, tak? Wiesz co? Tak jak powiedziałem, za cieniem coś się zawsze kryje. Tak jak życie jest twoje rzeką, to za każdym razem, gdy ktoś cię skrzywdził, albo gdy sama pozwoliłaś na tą krzywdę, no to o to chodzi. No bo byłaś dzieckiem, tak? No to jak mogłaś inaczej? Byłaś kompletnie poddana danemu środowisku. Teraz dopiero jesteś dorosła, patrzysz na tą swoją rzekę i mówisz: tam mi ktoś położył belkę, tu dostałam, tam. No się tama zrobiła, tak? Już nie chce mi się wstawać z łóżka. Kurczę, ciężko mi, tak? No to trzeba podejść do tej tamy i tak patyk po patyku zaglądać do niej, zanurzać się pod tą tamę, w te emocje trudne. Wdech i z wydechem po prostu je uwalniać z ciała, bo to nie chodzi o to, żeby się ich pozbyć, tak? Tak jak mówimy, tylko żeby je przyjąć. I tutaj nie chodzi o to, bo dużo ludzi mówi o kochaniu siebie, ale tu nie chodzi o to, że mamy z jakimś takim niesamowitą serdecznością podchodzić do lęku. Miłość jest światłem, a światło jest obecnością. To jest po prostu czysta uwaga, która daje przestrzeń. Proszę bardzo, bądź ze mną, cieniu, tak? Chcę cię poeksplorować, jestem ciebie ciekawy. I potem moja relacja z cieniem często jest taka, że mam cień na poziomie gdzieś tam pracy kreatywności i energii seksualnej. Pamiętam, jak byłem nastolatkiem i nagle mnie ta energia nawiedzała i gdzieś tam, o, czułem, że po prostu, że zamieniam się w bestię. Pamiętam, że miałem takie wydarzenie w życiu, że się bardzo pokłóciłem, byłem w toksycznym związku i byłem tak w takim wkurwie, że pobiegłem, a była długa plaża, 150 metrów, więc biegłem, biegłem, biegłem do morza. I w pewnym momencie się tak wydarłem z całych sił. Ale tak się wydarłem nad tym morzem, a ono szumiało, była burza jeszcze, nie? Nad morzem. Więc w ogóle mojego krzyku nie było słyszeć, więc mogłem drzeć to gardło na maksa. I mi w pewnym momencie świadomość wyskoczyła i gdzieś tam wpadłem w odmienny stan świadomości, że straciłem kontakt ze swoją tożsamością, istotą. Zamieniłem się w jakąś bestię. Poczułem swoje szpony, zęby, miałem wrażenie, że ślina mi kapie z pyska i że po prostu... I to doświadczenie potem, wiesz, bo to jest zaraz drżenie, przepływa nowa energia z podświadomości. I potem to doświadczenie za każdym razem przychodziło mi, jak sięgałem po twórczość.
To zwierzę, to zwierze, które jest, wiesz... Jakbyś to zinterpretował, że co to było, czego doświadczałeś? No słuchaj, to jest animus. To jest bardzo ważny archetyp, bardzo podstawowy. Anima we mnie, anima, czyli żeńska energia, animus męski, ten okrutny archetyp taki, który jest pierwotny, praobraz męskości i kobiecości. Pra, czyli takiej zwierzęcej. Czyli to jest tak naprawdę zmysłowość, to jest tak naprawdę twoje takie pełne uwolnienie i absolutnie wolna ekspresja. I seksualna, każda. Że po prostu nie zastanawiasz się w danym miejscu, jak wypada się zachować, tylko po prostu masz wywalone, jesteś sobą zawsze. Bo jesteś zwierzęciem. Jak spojrzysz na zwierzęta, one są po prostu wolne, tak? Jak dzieci. To dopiero proces socjalizacji gdzieś tam nas wkłada w pewien kaganiec, który potem przez lata stopniowo zdejmujemy. Z tego wyłania się taki obraz, że jako człowiek zostało nam narzucone poprzez społeczeństwo, bądź też to, co nam mówili rodzice w szkole, co jest właściwe, a co nie jest właściwe. Jakie zachowania są słuszne, na przykład też w pracy z wewnętrznym dzieckiem. Często dochodzimy do odkrycia tak naprawdę przekonań takich, że źle jest być złym. Że to... Jakimś w ogóle, nie? Tak. I proces potem, który następuje, jak my się chcemy oswobodzić z tych narzuconych nam przekonań na temat tego właśnie, jakim być, a jakim nie, no to zdaje się, że to jest bardzo długa praca, bardzo długa droga. Tak się wydaje, no. Tak się zdaje. Tak się zdaje. A w praktyce? A w praktyce tak nie jest. Może trwać 10 lat, może trwać 2. Powiem ci po swoim doświadczeniu. Jeszcze się odniosę do tego, co powiedziałaś, bo powiedziałaś z pozycji dziecka. To była wypowiedź naturalna, dlatego że często tak się stawiamy do rzeczy w życiu, że one nam się przydarzają. I momentem takiej dorosłości duchowej jest fakt, w którym weźmiemy odpowiedzialność za swoją kreację, również nieświadomą. Za wszystko, co się wydarza, za każdy konflikt, za każde przejawione zdarzenie, które do nas przychodzi, sprawia nam jakiś ból. Biorę odpowiedzialność za ten ból i za to, że stworzyłem świadomie lub nie taką sytuację. No to stawia wtedy ludzi tak do tego, że aha, okej, to wtedy warto się, trzeba się rozliczyć z każdym poziomem życia. Rodzice, relacje, zawodowe życie, to ile ja zarabiam, czy wszystko mi pasuje, czy wszystko jest rzeczywiście tak, jak ja chcę, nie? Czy ja żyję w zgodzie ze sobą? No i tu jest długa podróż. I dla niektórych jest dłuższa, dla niektórych krótsza. I, bo wiesz, uzdrawiać można, chodzić do terapeuty i to bardzo dużo pomaga. Można pracować ze sobą, to również, ale my tu jesteśmy w materii. Także to nasza relacja z pieniądzem, z drugim człowiekiem, to jest tak naprawdę obraz naszej integracji i tego, jak my się mamy psychicznie, jakie jest nasze zdrowie. Więc czy jest to trudne? Wiesz co? Zależy od zadedykowania. Ja byłem w momencie, w którym właśnie domknąłem, to było 5 lat toksycznego związku i on to już było tak trudne i tak bolesne, że ja tam medytowałem po wiele godzin i któregoś dnia wyszedłem z ciała, w ogóle się przebudziłem. I od tamtego momentu podjąłem decyzję. Wiesz, bo to jest też cała hierarchia wartości, co jest dla ciebie ważne. I dla mnie były różne. Wolność, ambicje, zdrowie postawiłem najwyżej. Jak stawiasz zdrowie najwyżej, czyli życie, tak? To, że żyjesz, że chcesz dbać o to ciało, no to wtedy zaczął się głęboki proces uzdrawiania i przez 2 lata cały czas się temu poświęcałem. I to przez superwizję i pracę z kimś, oddałem temu całe swoje życie, sztukę trochę odstawiłem na bok i życie artystyczne, żeby po prostu kompletnie skupić się. Zaczęła się psychologia procesu, studiowanie Junga i penetrowanie psychiki, więc dla mnie to było 2 lata i ja jestem w momencie w życiu, w którym mogę w pełni odpowiedzialnie pracować z ludźmi. Nic mnie nie wywala, nic mnie nie zabiera. Nie obserwuję u siebie aktualnie żadnych destruktywnych takich jakichś zawirowań. W relacji się czuję wspaniale, finansowo czuję się dobrze. Wszystkie marzenia krok po kroku mi się spełniają. No kurczę, jest fajnie, jest naprawdę jest dobrze się żyje. No rozumiesz, że no nie wiem jak u ciebie na przykład, nie? Ale jest taki moment w życiu, że wiesz, studiujesz, a potem
ta praca zaczyna przynosić owoce, nie? Mm-hmm. Poprzez ludzi, jak do ciebie przychodzą, okazji, obfitości, no i opieka, bo jak się zwracasz do wyższego ja, no to dostajesz odpowiedzi, wiesz, gdzie masz iść, mm-hmm. dostajesz jakiś taki super GPS, poprzez, wiesz, nawiązujesz relacje ze snami, zaczynasz czytać symbolicznie rzeczywistość i wiesz, gdzie jest twoje miejsce, gdzie są twoi ludzie i co masz do zrobienia. Ale czy to znaczy, że w ogóle nie odczuwamy wtedy żadnych negatywnych emocji, żadnych stanów, czy też po prostu zmienia się nasze podejście? No widzisz, sama w pytaniu zawarła się odpowiedź, dlatego że doskonale o tym wiesz, ale fajnie, że pytasz. No absolutnie, to jest ważne, bardzo ważne, że to jest taka utopia, że też myślimy, że w pewnym momencie my lądujemy na jakichś wyspach szczęśliwych i po prostu już jest... Nie, dalej będą ludzie umierali, dalej będzie przemoc, dalej będzie wojna, tylko to jak my się do tej wojny ustosunkujemy, to jest właśnie to, to jest ten klucz. Że w ogóle zdałem sobie, powiem ci, sprawę chyba z pół roku temu, że dopiero teraz, jak umarłem już naprawdę, no nie wiem, kilka razy, z 9 chyba, to miałem różne procesy i tak naprawdę świadomie pozwoliłem sobie na tą śmierć, to teraz dopiero czuję, że rzeczywiście jak ktoś mi wyceluje na przykład bronią w skroń, to jest, wiesz, luz. Mm-hmm. Okej, okay, nie? Swoją pracę zrobiłem, będę robił dalej, nie ma problemu, nie? Więc jak zaczynasz żyć z tej perspektywy, bo wiesz, bo mamy różne cienie, mamy lęk przed opuszczeniem, różne. Bardzo jest cała mandala cienia, ale ten lęk przed śmiercią jest kluczowy do rozwiązania, ostatni trochę też. No, no właśnie, jak poradziłeś sobie z lękiem przed śmiercią? No u mnie właśnie wydarzyło się to w taki prosty sposób, no bo jak wyszedłem z ciała i doświadczyłem siebie leżącego na łóżku i zobaczyłem po prostu swój wehikuł, to naturalnie kompletnie rozsypała mi się tożsamość mm-hmm. i przywiązanie do tego ciała. Wiesz, wielka wdzięczność, to ciało, to te konkretne potencjały, ale kim ja jestem? Zacząłem szczelnie wypełniać całe pomieszczenie. I tak naprawdę wróciłem do tego ciała, bo w pewnym momencie zacząłem przenikać ściany i przestraszyłem się mm-hmm. i pojawiłem się, i właśnie wtedy się pojawił ten lęk przed śmiercią, że zniknę i będę nicością. I wróciłem do tego ciała, więc to nie jest tak, że też kompletnie pozbyłem się lęku przed śmiercią, ale jest mi dużo bardziej bliska. I zauważ, że jak ludziom ktoś umiera, to też jest taki moment, tutaj ukłon mojemu przyjacielowi na rękach zmarł ojciec kilka dni temu. I nagle automatycznie postawił się do życia, do zdrowia, wiesz, śmierć nas budzi. Mm-hmm. Więc warto się z nią konfrontować przede wszystkim. Ja od siebie polecam taką technikę fajną. Jak oddychamy świadomie i zanurzamy się w coraz głębszej błogości, pracujemy świadomie z oddechem, jest taki moment, w którym my wchodzimy na wzgórze, we wdechu i możemy się zatrzymać, bo potrzebujemy coraz mniej tlenu. I zatrzymujemy się też na wydechu. Dochodzimy do momentu, że nasze ciało prawie w ogóle już się nie rusza, brzuch się nie rusza. Potrzebujemy coraz mniej tlenu i mniej, i mniej. I po takich 10-20 minutach medytacji dochodzisz do momentu, w którym czujesz, że już nie musisz wziąć wdechu ani wydechu i decydujesz się świadomie, że to jest twój ostatni wydech. Mamy taką predyspozycję, możemy opuścić ciało, możemy świadomie, z własną wolą po prostu umrzeć. Wypuszczasz ten wydech. Jesteś tak zrelaksowana, że możesz 30 sekund być bez tlenu, w pełnej błogości. I masz 30 sekund podróży z twoją zgodą na śmierć. Jedyne co wiesz, akcja serca, powoli wszystko staje w organizmie i no i właśnie, możesz cały czas sprawdzić, czy ja już jestem gotowy i dotykać jej, być blisko. Ona jest bardzo blisko, ona jest cały czas blisko, więc no warto się z tym skonfrontować. Taka technika, polecam. Mm-hmm. No, ale jest wiele, są szałasy potów, w których się umiera. Jest i bogaina, medycyna święta z Afryki, niektórzy sięgają po ayahuaskę. Dla mnie powiem ci, że śmiercią jest trochę... No to co ja robię trochę, to... Uśmiercam ludzi, bo przychodzą do mnie na parkiet i po 4 godzinach tak głębokiego procesu, w których tak puszczają głowę i tożsamość, w jakimś sensie zostawiają swoje stare ja i rodzą się nowi. Tak.
No więc to umieranie zauważy się dzieje cały czas. Cały czas nam wypadają włosy, cały czas skóra się łuszczy. Z każdą sekundą starość nasza postępuje. Ciągle tysiące ludzi w tej chwili umiera, właśnie w tej chwili. Setki tysięcy wdechów właśnie się zatrzymuje, nie? Jakim ona jest naturalnym stanem. Jakim, w ogóle to jest piękne. Widzisz, mi się pojawia radość, no bo to jest, mam taki wielki podziw dla natury, że dopóki my żyjemy w takiej wąskiej tożsamości, że to jest jakieś moje ja i tak się przejmujemy tym naszym życiem. Ale tak spojrzymy na to, że my już przeżywaliśmy to życie setki tysięcy razy, że to jest wszystko schemat i to koło tak powolutku zbieramy doświadczenie. Jeden, jak można się, tak jak można się wyluzować. Tak, jak można się wyluzować. Nawet niektórzy dążą tak do tego oświecenia i pójdziesz do tej jaźni i tak wrócisz po kolejne istoty. Nie ma co tam się spinać, jest wszystko okej. Okay. Warto potraktować to życie też trochę jako przygoda, a nie jakiś tam, wiesz, praca nad sobą. My to jesteśmy, żeby doświadczać, eksplorować. No i tak myślę, bawić się też. Bawić się tym życiem, kurczę, fajnie mieć ciało, ja się cieszę, nie? Tak, wiesz, nawet jak tak siebie dotykam, te włosy delikatne, takie miękkie, przyjemnie mi ze sobą. No właśnie, kreacja i odpowiedzialność też, w momencie, kiedy przebudza się nasza świadomość do wzięcia odpowiedzialności też za to, jak wygląda nasze życie, tak naprawdę dostajemy do rąk bardzo potężne narzędzie do kreowania naszej rzeczywistości. I też czy z twojej perspektywy to znaczy, że możemy wybrać sobie te doświadczenia, które będą właśnie pozytywne, radosne, czy nieuniknione jest i tak, że będziemy doświadczać tego, co można by nazwać cieniem? Okej, okay, rozumiem pytanie. Wiesz co, przede wszystkim to, że coś jest pozytywne i negatywne, jest oceną, absolutną. To jest pierwsza rzecz, że to, że umiera ci bliska osoba, może być bardzo pozytywnym zjawiskiem, bo na przykład bardzo długo cierpiała i właśnie się mieści piękne pożegnanie, jest wszystko cudownie i ona przechodzi do włókien świetlistych i to jest piękne. Na niektórych miejscach na Hawajach się świętuje śmierć, nie? To jest pierwsza rzecz. Także to, czy oceniamy coś jest pozytywne czy negatywne, to jest bardzo względne i warto się zastanowić, bo często z dłuższej perspektywy czasu okazuje się, że to negatywne zdarzenia stają się pozytywnymi na odwrót. To jest pierwsza rzecz. A druga, powiedziałaś o cieniu. Przypomnisz mi, że... Tak, że nadal będziemy doświadczać tego, co można nazwać tym cieniem, no ale to już w zasadzie też odpowiedzieliśmy na to. Odpowiedzieliśmy na to. Jest, znaczy, jak, jeśli się to interesuje, no to w wędrówce duszy jest taki moment, w którym my się po prostu uwalniamy od tego cierpienia. O tym jest buddyzm, o tym jest bardzo wiele religii, jak właściwie to chyba wszystkie. No i tym wyzwoleniem od cierpienia jest rozpoznanie tego, kim my jesteśmy tak naprawdę. I to można rozpoznać z głowy, no i wtedy to jest jakieś takie chodzenie trochę po omacku. O, jestem jakąś duszą, co to znaczy, nie? To znaczy, że dobra, że tego nie ma. No, albo że może to jest manifestacja tej duszy, jakieś tam zagęszczenie energii i dźwięku, cząsteczek. Okej, okay. Głowa, tak? Głowa. Jeśli my zejdziemy do ciała i zaczniemy nawiązywać relacje z naszym ciałem subtelnym, energetycznym, tak? Skanować każdego dnia, tak jak bierzemy prysznic, zmyjemy zęby przed snem, patrzeć, jak się ma moje serce, tak, organy, co się dzieje tam. Wiesz, możemy wyczuć w każdej chwili, nawet teraz, tak? Nawet sprawdź to sobie, wiesz, możesz wyczuć to pole elektromagnetyczne. Tylko kwestia, czy się zrelaksujesz, nie? Dasz sobie chwilę. O. Czuć. No. Nie, wiesz. I to czuć tutaj, dlatego, że się skupiłaś. Energia idzie za uwagą, ale to czuć stąd. To czuć między mną, a nim, nią. Tylko kwestia, czy my jesteśmy tam uwagą, nie? Więc tu się zaczyna, wydaje mi się, takie rozpoznawanie poprzez doświadczanie, rozpoznawanie. I znowu mam ochotę powiedzieć Boga sobie. No, wiesz, kiedyś miałem jakieś takie uprzedzenie do tego pojęcia, bo wydawało mi się takie wytarte i takie trochę też, no, splamione. A teraz czuję luz. Bozia czuwa, jest pięknie, aleluja. Tak jest.
Wracając jeszcze do tematu pracy z ciałem. Tak. Tu jeszcze bym chciała, żebyśmy porozmawiali chwilę o tym, w jaki sposób możemy wykorzystać kontakt z ciałem, jakie praktyki, jakie techniki zastosować, żeby sięgnąć do tych potencjałów naszych, pouwalniać je, poznać. Yoga, tai chi, taniec intuitywny, praca z głosem, śpiew, sztuka, każda arteterapia, pisanie, malowanie. Jedna jest tyle pięknych dyscyplin, w których można pracować z ciałem. Za każdym razem, gdy w życiu wyrażamy, i to nie z głowy znowu, żeby tam narysować za te budynki, że coś, jakieś postaci ludzkie, tylko puścimy tą rękę, to możemy zaobserwować naszą podświadomość. Jak Joyce napisał, wiesz, to jest strumień świadomości. Każdy z nas może to sobie sprawdzić. Weźcie kartkę i piszcie przez 20 minut non-stop. Non-stop strumieniem świadomości. Zostawcie to. Wróćcie do tego za pół godziny, przeczytajcie. No, można się tyle o sobie dowiedzieć. Naprawdę. A jeśli zrobisz sobie te kilka godzin, to no, dochodzi się do takiego momentu, że przebijasz się przez tą świadomość i zaczynają wypływać różne fakty, historie. To jest tak, jakbyś śniła świadomie. No, więc arteterapia. Mi jest bliski, wiesz, ja się gdzieś tam zrodziłem ze źródeł teatru. Mi jest bardzo bliska Grecja i jakiegoś takiego poszukiwania w życiu przestrzeni katarsis, duchowego oczyszczenia poprzez wnoszenie wspólnej tragedii na scenę i włączanie innych przeżyć w to i wspólne uwolnianie. To jest cudowne. Ale teraz właśnie życie gdzieś tak mnie zabiera, żeby się dzielić z ludźmi, żeby tą granicę między sceną a widownią zabierać. No i jeżdżę po tych miastach, zaraz będzie 6 miast. No i co, ruszamy się. I powiem ci, że ja obserwuję tych ludzi. Przychodzą ludzie, bo przytulam każdego na wejściu. I przychodzą ludzie, no różnie, tak spięci. Wiesz, jak ja się z nimi żegnam, jak ja się z nimi przytulam, oni są w takiej miękkości. To jest taka piękna energia. Kontrast jest potężny. Sama, nie wiem, godzina tańca, wiesz, znaczy nie tańczenia, tylko po prostu spontanicznego ruchu, tak? Ruchu byle jakiego, puszczonego ciała, głosu, robi tak wielką robotę. A jeśli włączysz to jeszcze na przykład pracę z archetypami albo z postaciami, gdzieś tam ja też zanurzam czasami elementy tai chi, dlatego że jest to mi bardzo bliskie. No, jest mnóstwo technik, mnóstwo. Ja mogę puścić linka w komentarzu, znam fajny artykuł, który wylicza wszystkie sposoby pracy z ciałem. No i zapraszam do siebie. Jak najbardziej. To jeszcze na koniec. Wyłania się z tego taki obraz, że my się nie boimy tak naprawdę lęku, tylko boimy się swojej mocy. Czy ty się z tym zgadzasz? Wow, ale piękno. Fajnie, że to wniosłaś. Mi kiedyś w ogóle, jak byłem tam 20-latkiem, przyszła taka książka Strach przed zajebistością. Bo jest coś takiego w nas, że podświadomie byliśmy wychowani też w takich przekonaniach, że gdzieś tam lepiej się nie wychylać przed szereg, bo się może ktoś inny czuć gorzej, wiesz, takie różne jakieś dziwne programy. No i też być w świetle, to jest też odpowiedzialność, bo zaczynasz świecić, widzą cię inne osoby i wchodzą z tobą czasami w konflikt, tak? To też tak jest, zwracasz na siebie uwagę, tak? Więc czasami te czarne owce, tak, które są innowacją i gdzieś tam zmieniają system, no muszą się mierzyć z pewnym oporem rzeczywistości, więc no... To jest piękna puenta, dziękuję, że to wniosłaś, bo absolutnie ścieżka integrowania własnych cieni jest po prostu drogą do swojej osobistej mocy. I to, czy to przez zgłębianie archetypów, czy cieni, właśnie powiedziałaś, no to jest piękne. To jest naprawdę piękne i życzę nam wszystkim, abyśmy wyrażali się w pełni, dlatego że no, wtedy się w ogóle życie zaczyna. Właśnie, i żeby z odwagą patrzeć w te cienie. No i właśnie, bo odwaga to nie jest brak lęku. To jest po prostu odwaga idzie w parze z lękiem i bierze za rękę to dziecko i ruszam naprzód. Tak? Dobrze, to na sam koniec jakbyś wspomniał, gdzie można cię w internecie znaleźć. Tak, Kryzys Okazją Przemiany, okonski.art. To na Facebooku jest taki fanpage, w którym od roku robię różne dziwne i szalone i czasami mądre rzeczy. Więc co, podlinkujemy pod spodem. Tak.
Jestem dostępny, tam w sumie dzielę się wszystkimi wydarzeniami. Jest YouTube, ale Facebook jest najlepszy, dlatego że mam tam live'y i mogę się z wami wymienić, być w interakcji, w kontakcie. No i cudownym też jest z nami doświadczeniem patrzeć na to, co przeżywają ludzie, dzielą się, ja odpowiadam. I tak płyniemy razem tym okrętem po Polsce, zaraz będzie 6 miast. Także no i zmierzamy do tego spektaklu, o którym będę trąbił, ale to może nie teraz, co? Dobrze, no. Tak, jeszcze na pewno będzie okazja, żeby o tym wspomnieć. Fajnie, bardzo mi miło, dziękuję. Ja również. Dziękuję Tobie bardzo. Za przestrzeń, dziękuję Wam za wspólny czas. Komentujcie, pytajcie, jesteśmy. I do zobaczenia w następnym wideo.